Drodzy Państwo, witam serdecznie. Piękny poranek. Pierwszy raz w życiu jedę na hulajnodze. Z ręką na sercu. Prawdziwa hulajnoga z Lidla, dobra jakość. Amortyzatory z przodu. Rasory i tutaj widać też. Tu można powiesić torbę. Sobie po co tam ma się naddyngać. Tu jest hamulec. I tu się reguluje wysokość. Już nie będę pokazywał. O, cztery możliwości. I teraz tak, co jakiś czas wystarczy tylko się odepchnąć. Co jakiś czas. I uważam, że to jest najbardziej genialny środek lokomocji. Bo tak, samo w samochodzie jest dobrze, ale ruchu nie ma. Na rowerze pracują przeważnie same nogi tylko. Kręgosłup jest unieruchomiony. Tutaj jest ruch, ale taki bardzo zdrowy zauważyłem. Krążenie się poprawi, aczkolwiek stawy czy nie nadwyrężają, bo człowiek się przesuwa. A jednocześnie ten ruch taki jest bardzo zdrowy. Zauważyłem, że krążenie lepsze są poczucie. I to nie jest hulajnoga elektryczna, żeby nie było, tylko naturalna. Jestem zwolennikiem naturalnych rzeczy. Coś pięknego. Polecam. 200 zł kosztowała, ale to już mam. Na całe życie mi starczy. Gdy się na długie lata, na całe moje długie lata. A gdyby co, to jeszcze w spadku zostawię. Ale jeszcze nie wiem komu. Nie? No. Ale prawdopodobnie będziemy wiele lat służyć jeszcze. I taki był lęk. Tak, no czy wypada mi poważnemu człowiekowi jechać na hulajnodze? To wszyscy jeżdżą. I powiem taki przykład, jak tutaj się przeprowadziłem 16 lat temu. Miałem piękną damkę niemiecką od cioci z Niemiec. Niebieską, przerzutki w kole były. W tylnym kole schowane, a przy kierownictwie. To była rewelacja. Niebieska, dzwonek taki stylowy. I ten rower stał 5 lat, prawie 10 lat w piwnicy, bo no to jak pojadę do kościoła, czy gdzieś po chodniku, to powiedzą, że z wioski przyszedł, że wiocha.pl, rower w mieście, przecież to jest miasto, nie żadna wioska, żeby rower mieć. Bo nikt jeszcze wtedy nie jeździł, 16 lat temu. To była rzadkość, tam ktoś na ryby jechał. I co się okazuje, że teraz, w tej chwili, jak sami wiecie, wszyscy jeżdżą rowerami. Paniusie, dziewusie, kolorowe rowery różnego rodzaju. Jeżdżą kobiety w różnym wieku, mężczyźni, jeżdżą rowerami. Ja też już teraz w tej chwili jeżdżę. Ale do czego zmierzam? Gdybym wtedy się odważył i przełamał ten niby wstyd, oczywiście fałszywy, to wtedy bym był pionierem. Bym był promotorem kultury. Bym był pierwszy. Powiedzieli, aha, Staś się w Jawie wprowadził modę, trendy, jeżdżenie rowerem. Ja pierwszy byłem. A tak już tego nie mogę powiedzieć. Rower stał w piwnicy, bo się wstydziłem. Bo się wstydziłem. Będę jeździł sobie gdziekolwiek na pocztę, gdziekolwiek sprawy pozałatwiać. Nie ma, miejsc na parkingu jest mało. Nieraz nie ma gdzie postawić, to więcej człowiek szuka czasu traci na szukanie parkingu, niż by. A pieszo z kolei, nie zawsze ten pieszo tak też jest dobrze, ale powiem szczerze, że pieszo to też jest taki ruch jednostajny, że nie ma tego krążenia. Taki krew się nie wzburza przy tym, chyba że czegoś wiek. No ale tu musiał mieć buty specjalne, strój z kolei. A to jest najlepsze, bo można mieć kurtkę, torbę powiesić. Polecam. 200 zł. Córek lokomocji teraz tak straszą, że ponoć mają te samochody likwidować, bo spaliny, bo to przesiadamy się na hulajnogi. Ja będę teraz promotorem, jak to się mówi, będę ten trend, bo jeżdżą na elektrycznych, tak, nawet stoją gdzie niegdzie, na elektrycznych można jechać, to jest techniki moda, ale na zwykłej można, bo ja tak mówię, można, naprawdę, uwierzcie mi, można jeździć na zwykłej. Życzę miłego dnia majowego, niedługo dzień matki, coś pięknego, te ptaki tutaj śpiewają. To jest stosunek skrawek pięknej zieleni, bo tam już pobudowane są bloki. Dobra, to ja na razie tyle. Jeszcze tutaj się przyjadę, zobaczycie Państwo, jak ja się dobrze czuję po tym kawałku przejechania. Coś pięknego. Kręgosłup, krążenie krwi. No tutaj się przyjadę przed Wami. Jeszcze potem sobie dzwonek zamontuję. Dzwonek na własną rękę.
A, jest jeszcze taka podwórka. O, można sobie postawić, o. Nie? Coś pięknego. No. Dobra. Jeszcze tak zawrócę i zaraz sobie dojechać.